Wiesz, gdzie jest sklep z rybami? Był tu sklep gdzieś teraz? No jest, to się zmienia. To się zmienia. No był. Jeszcze na zabiegi. Dobrze, i proszę już się przedstawić i spokojnie od tej grupy zacząć. Proszę. Nazywam się Sitko Jan, mieszkam w Tarnowie. Sam znaczy się esperantystu 12. Ja jestem z tej grupy, Sielochy Mieczysława, którzy zabili Sobolewa Zefa w Tarnowie. To się stało między tą uliczką, co tu jest. Ja nawet nie wiedziałem, że ten rękaw nazywa się tak samo Targowa. Dlatego wczoraj tak pani tłumaczyła. I to było jakieś 7 metrów i on mi, a razu pewnego, przyjechał Sajda Józek z Krakowa, z organizacji tych tam był Knapi, Pascowski z tych HC, wie pan. I tłumaczył, Marian Ciochoj tłumaczył temu Sajdakowi, bo Sajdak się pytał, gdzie to było i tak dalej. I on mu tłumaczył w ten sposób. Bo to niektórzy mówią, że gdzieś tu, czy on mówił tak. Teraz, jak jesteś tutaj często w sklepie, to przyjdą z Krakowa do nas do związku. Więźniu politycznym w kraju stalinowskiego. To jest taki sklep tu na rogu. Był tu taki sklep z rybami? Był chyba niedawno. Był? Niech pan sobie, przepraszam, niech pan sobie daruje te. Niech pan mówi o tym, co panu powiedział Cielocha, jak na tej zabawie wtedy dostał już, to zdjęcie. Niech pan o tym mówi, dobrze. A nie o tym. No i w tym miejscu został zabity. Dzień wcześniej, 9 września, byliśmy na takiej potańcówce na Woli Rzędzińskiej u koleżanek. Tam miały z domu były dwie siostry, nazywały się Brońskie, ale były też i dwie koleżanki. Ale zacznę najpierw te słowa, które były pierwsze powiedziane przez Mietka. Jak ja się wybierałem z jego domu rodzinnego, byłem ja, jego brat Kazek, był, no tylko ja, brat i tak dalej. I Kazek do Mietka mówi tak, no to się ociąga, albo idziemy, albo nie idziemy tam. Nie wiem, czy ten Mietek się wcześniej z kimś widział, bo do mamy mówi tak, mamo, jak tu będą chłopacy, to jem powiedz, gdzie ja jestem. Nie wiem, mama mówi, no a gdzie będziesz? Oni będą wiedzieć, gdzie. Tam my zaczęli, była wódka też, zaczęliśmy się poczęstować i nareszcie ktoś stuknął do okna. Pierwszy wypadł Mietek. Może wiedział, kto to ma przyjść, albo ja. Mietek wypadł, ale go nie ma. 10, 15, 20 minut. Kazek, jego brat do mnie mówi, to Janie, wyjdź. Co tam, gdzie ten Mietek jest? No to a ja mówię, a ty nie pójdziesz? Nie, bo my o pierwszy. Ja schodzę, tam był taki już duży kamień, to wejście, to taki drewniany dom był. I wychodzę, stoi Mietek, stoi dwóch gości, dość wysokich. Ja mówię, Mietek, wnet wejdziesz? A Mietek mówi, wejdź, ja tam zaraz wejdę. No i tak, jeszcze upływo z 15 minut. Rozchodzimy się od boku o 12, idziemy w stronę gościńca Woli, bo to było dość kawałek, 200 metrów od torów kolejowych. Dochodzimy na gościeniec, Mietek wyciąga zapalniczkę i świeci. I zdjęcie. I Mietek mówi tak. Zaświecił i mówi tak. Żeby się jutro udał. Kazek się go pyta, brat, a co to za dziecię? A żeby się jutro udało. Na tym było koniec. Na drugi dzień, 10 września, godzina 9, idę do Mietka, to było 4 dom ode mnie. Idę do Mietka, Mietka nie ma. No to nic. A pytam się, gdzie Kazek? A mama ich mówi tak. Kazek wziął konia i pojechał z Mioczysko zablec. I tę belinę przywieźć na gnój. A to dobrze, to nie ma Mietka, to nie ma, to pojechał. Godzina 12, przychodził potem powal, była tu na burku. Nie, to już było po 12, tylko pierwszy, jak była ta potępowa, wstąpiła do naszej mamy i mówi, ej Wikta, ale są w Tarnowie. Gdzieś kogoś zabili, podobno Ruska, bieganina, gdzieś wojsko się pokazało, jak ja wychodziłam.
No to ja poszedłem do Mieszka koło drugiej. Nie ma. No to nie ma, co myślę, cholera. Słuchaj, te zdjęcia miał jakieś teraz tu, ale nic nie ma. A mama tak, jak poszła po tym koło, mama na mnie tak patrzy i mówi, ty tam nic nie wiesz? Ja mówię, nic nie, w tej sprawie nie robi, ziemia będzie i tak dalej. I przyszedłem koło trzeciej, nie było. Już się ściemniało, Mietek jest. Pytam się, Mietek, ja tu byłem ze trzy razy, nie było. No to dobrze, że nie było. Że mnie nie było. No taki był podenerwowany. A oni potem wszystkie wypaskują, co się stało, przeszli przez ten most na tym toku, naprzeciw cmentarza starego był taki chmiel wysoki, co tam było, to było, przez ten było pole. I oni przez ten chmiel przeszli w stronę toru. Przepraszam, ale wcześniej proszę opowiedzieć według, jak to miało wyglądać. Pan mówisz tak. O tym, co było. A jak wyjeżdżał? Jak według relacji pana kolegi? Wielokładek był powyżej, na Krakowski, powyżej Nowego Światu. A mnie Staszek był na... Przepraszam, tak. Nazwiska proszę mówić. A. Przepielokładek był na Krakowski stał powyżej Nowego Świata. A Całka Staszek stał na Targowie. Mietek Cielocha był na rogu katedralnej. I jak on, ten starszy ten Przepielak Władek widział Sobolewa w samochodzie i pokazał mu ręką, że pojechał tam, wysoko. I no to Staszek to widział, widzi, że skręcił tu, w stronę Targową. Mietek był na rogu katedralnej ulicy, na rogu. Widział, że Staszek ruszył się w stronę Targowej. A Mietek ruszył się kawałek Mietek przez... Cielocha. Mietek Cielocha. Przeleciał przez schody, ale... A Staszek tu był. I widzieli od razu z niego szczelił. Mietek jeszcze dwa stały. Do kogo szczelił, proszę mówić? Do tego szefa UB Sobolewa. A on siedział sam. Nie jest prawdą, bo to już jest w którejś książce, że poszli ze żoną na to taką sieć. Była żona. No żona była. Żona poszła. Oni wiedzieli, że żona poszła. Ale tu jest w innych książkach, że oboje poszły. Nieprawda. On siedział w tym siedzeniu. Kierowca siedział z przodu, a w tym siedział po wodzie. Jak dostał pierwszy spał do samolę, on się jakoś jeszcze wyszedł i trzymał się lewą ręką przed niego butnika. I Mietek dopiero na tym stojącym dobił tego samolę. I on tam drugi strzał? Dwa strzały, kiedy dostał samolę. Od Mietka się tam. Pseudonim Bystry. A ten już ojca. Załka. Pseudonim. I w ten czas poszli. Oni w ten czas przyszli wieczór, poszli do Dalasowej, do kolegi, to byli razem, a tam. Tam dosiedzieli do wieczora i dopiero przyszli do domu. Jeżeli chodzi o te sprawy. I to była akcja, proszę jeszcze powtórzyć. Akcja Zielocha Mieczysława. Bystry pseudonim. To było 10 września w 1946 roku. A Cielocha Mieczysław zresztą grupy z panem został aresztowany później Sylwestra. Mietek był Sylwestra i Szykowa. Oni jechali rowerami z tej góry przez tam cestę mieli tam i zaczepali. Telefony się zbudowały i tak dalej. I Mietka zrewidowali, Sikorę zrewidowali, oba mieli pistolety na sobie. UB zabrali, jak zaczęli bić, zaczęli katować i tak dalej. Jest masę teraz w tych książkach, to nieprawda. Bo wie, że tam przypisują no, bardzo dużo kradzieży, bandytyzmu. UB tak ujęło i za to my byli sądzeni. Muszę nadmienić. Bo u nas też to było podejrzane. I Mietek Cielocha jako nasz dowódca zrobił z nami razu pewnego zebrania. Mówił, czy coś o tym wiemy. No których tam zawsze wchodzę, wiemy, że tu była kradzieża i tak dalej. Oni byli aresztowani w 1947 roku. Jest pisane wszędzie. Ci, którzy faktycznie interesowali się tym węglem, zwalali i tak dalej, i tak dalej. I mieli te kradzieże.
jeszcze trzeba powiedzieć, że ta grupa dziesięcioosobowa, w której pan tak, był, dziesięcioosobowa, wszyscy dostaliśmy karę śmierci. Karę śmierci wszyscy dostali. Wszyscy to pili, wszyscy. W ciągu jednego tygodnia odbył się proces. Tak. Wszyscy zostali skazani na karę śmierci. Po czym po apelacji była uniewinniono później jednego, a trzech na trzech wykonano wyrok śmierci. Stadia, który ale on skazał tych mordów, to został uniewinniony. No to Bogu. A mimo, że był wcześniej skazany na karę śmierci. Tak. Ale myśmy w sierpniu dostali ułaskawienie na dożywocie od prezydenta Pieruta. Była amnestia, wszyscy mieli 15 lat. Ja wyszedłem w 54 roku, no to 9 lat odbyłem. A tych trzech, którzy zostali straceni... Tak, 2 lutego. W ciągu jeszcze przed wyjściem amnestii. Przed wyjściem amnestii. Tak się spieszono, wiedziano, że po tym sfałszowanych wyborach 19 stycznia 1947 roku wiedziano, że będzie amnestia. Amnestia wyszła 22 lutego, a oni zostali wcześniej, o 3 tygodnie straceni. I w aktach znajduje się niezwykła informacja. Mianowicie naczelnik więzienia w Tarnowie upomina się u prokuratury wojewódzkiej w Krakowie o pisemne wyroki, bo 3 miesiące wcześniej zostały wyroki na tych chłopcach wykonane, a naczelnik nie miał wyroków na piśmie. Tak bardzo się spieszyli. Tak się spieszyli bardzo, żeby ich wykończyli. A panowie siedzieli później jeszcze długie lata. No, co swoje. Warunkowo i tak warunkowo. Pan Jan Sitko. Jan Sitko. Chyba to straszne. Wykręcali ręce. Ale ręce, kurczę, w ogóle pili niesamowicie. Przypalali jeszcze. Ale papierosami celowo trzymał, jeden trzymał za rękę, a drugi trzymał. Mnie aresztowali 6 stycznia, w zasadzie ostatniego. Bo nie z początku, ja byłem u siostry, składała tam na wschodzie 2 tygodnie, ale jechał prawie. Nazywam się Sitko, ja mieszkam w Tarnowie, znaczy się Esperantystu 12. Ja jestem z tej grupy, Zielonki Mieczysława, którzy zabili Sobolewa Zefa B w Tarnowie. To się stało między tą uliczką, co tu jest. Ja nawet nie wiedziałam, że ten rękaw nazywa się tak samo Targowa. Dlatego wczoraj tak pani tłumaczyła. To było jakieś 7 metrów i on mi razu pewnego przyjechał Sajda Józek z Krakowa, z organizacji tych tam był Knapi, Astrowski z tych harcerzy, wie pan. I tłumaczył
Marian Ciochol tłumaczył temu Stajdakowi, bo Stajdak się pytał, gdzie to było i tak dalej. I on mu tłumaczył w ten sposób. Bo to nie...